Mój kolega od zawsze był wilkiem. Uczył mnie. Szkolił. Ja mam tą konwencję genewską. Gdzie? W dupie. Dziękuję bardzo, Silent Paciu. Jesteś najwspanialszym człowiekiem, jakiego znam, nie? Zaraz obok wszystkich widzów, którzy są obecni na kanale, nie? Silent Paciu, w co on inwestował? Muszę sobie przypomnieć, bo on też chyba coś w zieloną energię. Cały? Co? No, co jest? Czemu on nie biegnie? Co jest? Czemu nie biegłem? Uciekam. Ty, ale widzieliście, to shift mi się zaciął. Muszę kupić klawiaturę też nową. A co, z bazy walił, myślicie? Tak myślicie? Nie wiem. Może mu się amuj skończyło. To co, do policji, z policji by tego kam... Ty, walą do mnie, no! Kuźwa, gdzie ja wszedłem? No, cholera jasna. Jeden nabój do Mosina, panowie. On strzelał z pleców, no. Dostał raz. No i nie ma amunicji, muszę uciekać, sorry. Fajnie się grało. Grupę ludzi, którzy odrzucają te takie dobra zewnętrzne, no. Wiesz, ja staram się właśnie to promować i jeśli chcecie, to jak najbardziej możecie mi wysłać, wiecie, te jakieś papierki, ten pieniądz fiducjarny, który w ogóle, albo w banku, to są tylko cyferki na jakiś kontach. Jeśli chcecie być od tego wolni, to możecie mi to wysłać. Od razu macie blisko, praktycznie jak mechaniczny celownik jest od razu, nie macie tego przeskoku oczopędnego, nie? Nie macie tego oczodołowego przeskoku, tego manewru, nie? Oczu. Nie macie tego, nie? Pokazać wam w sensie, jak wygląda ta myszka, wam pokażę, nie? Jak ona się nazywała? Czekaj. Myszka. O, słuchajcie. Myszka przewodowa Cooler Master MM720. I zobaczcie, jaka ona jest mała, nie? Patrzcie. Taka małe takie gówno, nie? Kupiłem. Bo to jest do gripu. O, patrzcie, ale malutka, nie? Bo to jest do gripu tak zwanego smoka, zęby smoka. I ja będę właśnie jak zębami smoka grał, nie? No, cześć, rurociąg, co tam u ciebie? Gdzie byłeś, jak cię nie było? Mam nadzieję, że... Aha, bo ty opłakujesz. Musicie wiedzieć, że rurociąg... chyba mogę się podzielić taką prywatą. Myślę, że to nie jest tajemnica, że... Jeśli tak, to przepraszam, ja usunę tego streama. Że rurociąg opłakuje członka swojej rodziny, bo... 2 lata temu wysadzili Nord Stream 2. Cyferki, jeśli was one czujecie, że jeśli patrzycie na swoje konto i macie dużo cyferek, dużo zer obok siebie i dużo tam cyferek jest i czujecie się takie przygniecenie, takie a Boże, jak mnie ten świat, ten materializm, jaki ten materializm mnie ciśnie, ten materiał mnie ciśnie, to wtedy możecie te pieniądze oddać do naszego klasztoru, tutaj i my zdejmiemy, ja właśnie w ten sposób staram się poświęcić dla społeczeństwa, żeby być zapamiętanym. Trudno, mówię to teraz. Zdejmę z was to brzemię. Ja, no czemu nie mówicie, że ja umieram? No trzymaj się, dziękuję bardzo, Kasper. Trzymaj się, powodzenia w inwestycjach tam w te filtry, nie? W Zielonym Ładzie. A wiecie co jedzą? Właśnie ostatnio czytałem z Diegiem właśnie, jak byłem u niego, to on mi przeczytał, że wiecie co jedzą owce? Owiec. Miałem tego Discorda i właśnie wchodziły tam, mówiła tam jakaś, cześć, jestem Natalka, mam tam 20 lat, czy do mnie, czy mogę przyjechać, zagramy razem. Później tam przyjechały ostatecznie jakieś 4 dziewczyny zamiast jednej, mówiła, miała być jedna, przyjechały 4. Mówię, ja pitole, no, a ja wtedy akurat miałem ten, ja wtedy akurat zajmowałem, w Total War'u zajmowałem już Rzym po prostu Attylą, byłem Hunami, nie, i zajmowałem Rzym. I mówię, ja pitole, grałem 10 godzin, żeby to zająć i teraz ja mam się odrywać, a już miałem wszystko zaplanowane, że już miałem po prostu trebusze podciągnięte i już miałem po prostu cały plan, bo ja zawsze tak starałem się, wiesz, planować. Zaplanowałem całą bitwę w głowie, zanim się odbyła, nie? I wszystkie możliwe scenariusze. No i one wpadają, strali mu chyba wiosna, kawka, srawka, no dajcie spokój, nie? I wyprosiłem ich. No i zlikwidowałem Discorda, nie? Aha, co na lewo w tych chatkach, jest jeszcze ten Bóg. Widzisz na stół... I widzisz przez dach, dokładnie. Co więcej, w namiocie odkryłem niedawno taki Bóg. Nawet Mojżesz nie znalazł takiego Boga, co ja tutaj w namiocie. Nawet nie widziałem, żeby... Mojżesz to jest jeden z deweloperów DayZ, żebyście sobie nie pomyśleli. Bo ten z Bohemian Rhapsody, nie? Bo twórcy są z Czech. Z Wiednia, nie? I ten Zielony Ład, no naprawdę, do czego to doprowadza? Naprawdę, serwer stoi... W Niemczech, na tym, mówili, już twórcy narzekali na Discordzie, że
stał na wiatraku, to źle, bo wiatrak się wyłączał, bo wiatr nie wiał. Bo ten, bo ci se zrobili w fabrykę, postawili i te w Turowie i tam im wyschło jezioro i strzelali mu chyba będzie wiosna. W każdym razie teraz postawili na panelach przeciwsłonecznych. I no i co? I dupa, i znowu wyrąbało, bo się ciemno zrobiło. No i jak oni sobie wyobrażają funkcjonowanie? O, tak jak na rybkach. Się zarzuci zanętę, później się chleje, później znowu zanęta, znowu chlanie i się wraca z niczym. Tak to jest. To właśnie w DayZ ważne jest to, dążcie zawsze do tego, żeby być pokrytym z każdej strony. To jest takie optymalne, ale to nie jest nigdy możliwe, no prawie nigdy. Prawie nigdy nie jest możliwe to, o, na przykład tutaj. Jestem pokryty z każdej strony, prawie. Z wyjątkiem tej strony, w którą patrzę. Starajcie się tak być, żebyście byli tak pokryci, żebyście widzieli ten kawałek, w którym mogą was zobaczyć, tak jak teraz, nie? Czekaj, Loszken, tak, Loszken, ty miałeś... Shots fired. Ty miałeś spódniczkę zarąbistą, nie? Nie, lisica tybiska też była spoko. Czekaj, myk. Na 400 metrów. Na 400 mm muszę nastawić. A jest typ. Dostał raz, leży. Dziękuję, dobranoc. Miło było poznać. Dostał drugi. A kuźwa, on stanie. Kurwa, za mną? Ale nas dojechali, ty, co tu się wydarzyło? Granaty powrzucali, ty. Bingo domingo. Podpiszę mojemu mojej dziewczynie, że jadłem ryż. Fajny ryż, fajny. Tylko jak się gada, to nie polecam jedzenia, bo może stanąć wam w gardle, wiesz? Ryż jadłem, pychotka, mniam, mniam, Maciek. Kuźwa, dawno mnie tak gardło nie bolało. Ostatni raz chyba na studniówce. Jeszcze mam Dona Corleone. Spaghetti, widzicie? Ale jaja, nie? Mają pomysły ci z Bohemian Rhapsody, z twórcy gry, z Czech. Też jestem naprawdę zaskoczony i pod wrażeniem, musicie troszeczkę zwrócić honor twórcom DayZ, bo oni rozwijają długo tą grę, śmieją się aż ludzie z tego, że tak długo rozwijają. Ale musicie pamiętać, że oni to robią w Czech. Bo na tamtej stronce dużo już zarabiam, ale to tam już są jakby inne kwestie, inne triki, nie? Streamy takie, tu nie mogę o tym mówić, a tutaj to zaczyna się rozkręcać. Może ostatecznie właśnie przeniosę się tutaj, nie? No bo tam już mnie ten, to jednak trzeba się tam narobić, trochę napracować, na priwach i ten, ale hajs jest, nie? Hajs jest. Yes, hello man, we have problems, we have problems. On do mnie wali? Kuźwa, żeby on mnie nie zabił, on strzelał do zombie, ale wiecie jak ja ufam ludziom, całym sercem. Thank you man, oh my god, oh holy moly. Was? What? Sorry. German or Russian? No. We are Polish. Yes. Polish. From right, Poland. I'm sorry man. No, I'm not a Russian, I'm Korean. Okay. Very far from us. South Korea or North Korea? If I'm a North Korean, I can't play this game. I don't know, maybe you're high, I don't know, from the family of Xi Jinping. Yeah, Kim Jong-un. Yeah. Yeah, yes. You're hiding from government. And maybe, thank you very much. Right. Maybe this atomic plant also, so nice. Atomic plant? I heard that yes because we will be building in Poland atomic zwei or drei atomic plants in Poland and one will be from South Korea, yeah. from America, maybe France. That was a curse, but maybe I forgot it. Maybe kurwa. Yeah, kurwa. Yeah. Let's go to my name is Lunch. Ah, okay. Okay. Lunch. What should I call you? Jacob. 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 Yeah. And me what about you? Whiskey. Whiskey, alright. Yeah. Jacob and whiskey. Anyway. Co, on mniej wie o Korei niż ja? We don't have that much money, so... Koza! Zabijamy go? nie no, jak chcesz, nie? Ja nic nie ten. Ja nic nie wiem, nie? Okej. Okay. Taka jest lekka, 48 gram. Myszka chyba, że się spasie. To wtedy... Chyba, że jej dajesz dużo... ja tak...
jeść, nie? No ja tak nigdy nie kupowałem myszek pod wagę, że mniej waży. No tak, no to jest taka niby zaprojektowana do takiego jakiegoś tego, jak to tam, że łapiesz jak pazury. Smocze pazury. No właśnie, smocze pazury, bo są te różne te metody łapania myszki, tam palm grip i jest właśnie jakiś tam claw grip, że tak palce robisz takie zaciśnięte. No i ja właśnie tak sobie zaciskam teraz palce. Mam nadzieję, że wrzody mnie nie złapią, żołądka. Because I bought a new mouse and my friend was asking. Ah, yeah. Only 48 grams, so nice. That's quite cheap. Yeah. No, it's... It's a weight of this mouse. Weight. Weight, I thought he said 40 grand, so... Yeah. okay. Yeah, very cheap, yeah. Fajnie. O kurde, ty! Zjadłem z rękami czerwonymi. Koniec. Lepiej zróbmy to szybko. Nie. Już teraz. Będzie mniej bolesnie, bo szkorbut to numer jeden właśnie moich śmierci. A nie typy? Typy, no też może być właśnie kiła typu C. Kiła, no nieźle. No ale nie chcę tutaj się dzielić moim życiem prywatnym, ale ten, żeby można było jakieś tam gadać. Rodzinę chcesz stworzyć w Daisy? Tak, ty, ale fajnie by było i zobacz, poznajesz kogoś i wiesz, lubicie się bardzo i wiesz, i na przykład zakładacie dom, dzieci i później walczycie. Tak, i zarażasz dokładnie. Zamiast na scrollu, nie? Bo sobie zmieniłem, bo mi się scroll rozwalił w tamtej myszce. Stąd kupiona nowa teraz, zarąbista taka. Widziałeś to? Widzieliście to? Bajer, nie? Nie wiem, czy było widać. Muszę się przyzwyczaić do ogona, bo miałem bezprzewodową, nie? Raz tak miałem, że wstrzyknąłem sobie krew właśnie jakąś znalezioną i się okazało, że gość naszczał do tego, nie? I umarłem. Nie wiedziałem, że można szczać w Daisy. Powinni dodać, właśnie Diego pisał do twórców o mechanizm oddawania nie tylko moczu, ale też tego drugiego. Bo on mówił, że tak podchodzisz i na przykład nie załatwiłeś się i skradam się do ciebie i nagle takie... Patrzcie, typ. To on blisko tak jest? A, walił to mnie, no. Dostał raz leży. Kto do mnie walił? Jest typ, blisko. Dostał leży. Leży drugi. Dwóch typa właśnie tutaj zostało wyjaśnionych. Właśnie ja nie lubię spotykać takich małych drużyn, bo właśnie nie ma za bardzo wyzwania, nie? Takie pięcioosobowe teamy spotyka, nie? A tak to jest trochę... Trzeci! Zabity! Kacper mi zawsze mówi, bo ja się kieruję odnośnie finansów, to co mówi Kacper właśnie. Nigdy się nie cofaj do przodu. Zawsze idź do tyłu, nie? Śmierdzi. Więc to nie było. Więc co najmniej 4 godziny temu to miało miejsce. Diego mnie uczył właśnie, jak to się robi. Że właśnie jak znajdziesz ciało, to jak to znaleźć. Znaczy jak wywnioskować coś z tego znaleziska, nie? Ale on się nauczył w ogóle gadać z muchami. I mówiły mu, że on zapytał je, co to było? A one... Gówna! Aj Boże. Dodali bazy jeszcze... 40% ludzi siedzi w bazie, 50% ludzi siedzi u tradera. Tu nie ma traderów, więc to akurat się odejmuje tutaj. Więc minus 50% graczy praktycznie i zostaje wam 40%, którzy biegają tylko na serwerze. A jak jest 80 graczy, to biega 20, nie? Tu też warto zlutować. O właśnie, playersy, ale my nie potrzebujemy playersów. Znaczy potrzebujemy, bo do kogoś trzeba strzelać, nie? Kuźwa, ja mam nawiedzony dom na wzgórzu. Ja pierniczę, jakby coś mi nad uchem, jakby coś mnie dotykało od tyłu. Aż mi poszło normalnie po plecach się normalnie taki piorun jakby, nie? Ja tak mam, że nagle jakby czuję, że mnie coś dotyka, nie? No nie wierzę. Bieda w portfelu, ale chociaż wypełnię cię. Co? Kubekson, ja matko boska, Kubekson.